Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie parę takich podstawowych informacji, które chciałbym znać jako początkujący, jako zaczynający przygodę ze Starfieldem. Rzeczy, które mi popsuły trochę krwi, które są generalnie oczywiste, które są banalnie proste, ale nie zawsze gra o nich wspomina. Dlatego, jeżeli zaczynasz swoją przygodę ze Starfieldem, warto, żebyście zwrócili na to uwagę, bo może to naprawdę zaoszczędzić sporo czasu i ułatwić rozgrywkę. Zapraszam. Jedna z podstawowych umiejętności, jaką poznajecie na samym początku gry, którą gra w miarę wyjaśnia, jest oczywiście zbieranie ręcznie minerałów przy pomocy lasera. Czyli tak jak gra mówi. Podchodzicie w miarę blisko, bo przecinak ma tylko 10 metrów zasięgu i kopiecie minerał. Lewy przycisk, normalny strzał. Ale czego gra wam nie mówi? Jeżeli wpierw naciśniecie przycisk celowania, czyli prawy przycisk myszy, i dopiero później strzelicie, wiązka lasera jest dużo silniejsza, a wy zbieracie dużo szybciej. Kolejną rzeczą, której na starcie gry nie wiedziałem, że można zmieniać wygląd towarzyszy, ich pancerze, czy ogólnie wyposażenie. Wystarczy pogadać z towarzyszem, wymieniamy się sprzętem. Jak widzicie, Sara za dużo nie ma, ale zaraz coś jej damy. Weźmy jej tymczasowo mojego Equinoxa dajmy. I tak, wracamy do wyposażenia Sary. Jak widzicie, tutaj ten mały trójkącik w lewym górnym rogu pokazuje, że rozmontowywujące Equinox jest na wyposażeniu. Żeby zmieniła na szybkiego Equinoxa, tego, którego właśnie jej dałem, wystarczy, żeby się wyświetlał i zaznaczamy B, dodaj do wyposażenia. Od tej chwili Sara będzie używać tej broni. Wciąż nie mogę przyzwyczaić się trochę do sterowania tutaj i przełączania. Nieraz już mi się zdarzyło, że w sklepie zamiast coś sprzedać, to kupiłem. Tak samo jest ze skafandrami, z plecakami, hełmami czy ubiorem. Także drobna rzecz, a w sumie dosyć istotna, ponieważ no, głupio by było walczyć na mapach, nie wiem, 30-50 levelu, a ona miałaby się posługiwać bronią z pierwszego levelu, nie? Słów kilka o otwieraniu zamków. Generalnie jest ono dość proste i intuicyjne, ale moje pierwsze spotkanie z nim było dosyć bolesne. Oczywiście musimy mieć wytrychy, czyli tak jak w tym wypadku cyfrychy. Cała trudność polega na tym, żeby odpowiedni wytrych dobrać do odpowiedniej zapadki. Jest tylko jeden problem tutaj, bo może się okazać, że ten wytrych, który w tej chwili użyję, będzie potrzebny w drugim lub trzecim pierścieniu, a ja już go nie będę miał, więc musimy trochę planować do przodu, sprawdzać, czy na pewno ten wytrych nie przyda nam się później, a teraz nie możemy użyć jakiegoś innego. Zasadniczo nie ma większych problemów z tym, przynajmniej nie miałem. Czasem to musiałem powtórzyć, 2-3-krotnie mi się coś takiego zdarzyło, ale nie jest to jakoś bardzo problematyczne. W miarę szybko, bezboleśnie. Ten będzie zapewne pasował tu. A ten
ten nam wejdzie tutaj. No jest. Kwestia odrobiny w prawym. To tyle, jeśli chodzi o wytrychy. Sprawa w miarę prosta do ogarnięcia. Mimo wszystko zalecam zrobić save'a przed, jeżeli macie ich ograniczoną ilość, żeby nie skończyło się blokadą do jakiegoś pomieszczenia. Dodatkowo może jeszcze tylko jedno słowo odnośnie wytrychów. Tutaj. No, zabezpieczenia. Moim skromnym zdaniem warto je dość szybko rozwijać, ponieważ Starfield ma dość nietypową mechanikę. Nie tylko musimy osiągnąć poziom, nie tylko musimy wydać ten punkt, rank, który otrzymamy na daną umiejętność, ale posiadamy też coś takiego jak postęp wyzwania, czyli żebym mógł odblokować trzeci punkt otwierania zamków, muszę, jak widzicie, dokończyć wyzwanie, czyli zhakować 15 zamków. Czy to się opłaca? Wiecie co? Nie ma jakichś wielkich nagród póki co. Za zhakowane pomieszczenia przynajmniej nie trafiłem. Ale chyba nigdy nie byłem zawiedziony. Zawsze tam parę kredytów wpadło albo jakiś sprzęcik taki warty uwagi. Kolejna rzecz, na którą nie zwróciłem z samego początku uwagi, o której nie wiedziałem, więc też nie mogłem zwrócić na nią uwagi. Jeżeli latacie godzinę po planecie szukając jednego kwiatka, czy jednego zwierzaczka i nie możecie go znaleźć, z lewej strony macie podpowiedź. Zwróćcie uwagę na florę. Zwróćcie uwagę na florę. Mam informację, że znaleziono 7 na 8, ale biom ukończony. Czyli co, nie znalazłem wszystkich, ale nie ma na tej planecie? No nie, nie do końca. Zaraz wam pokażę to, czego nie wiedziałem, a chciałbym wiedzieć, żeby zaoszczędzić sobie sporo czasu. Kiedy już macie tą informację, że biom jest ukończony, tak jak ja tutaj w przypadku flory, musicie wejść na orbitę planety, na którą badacie. Weźmy sobie, zaraz to zrobimy. No i wchodzimy na orbitę. Kiedy jesteśmy na orbicie, standardowo zaznaczamy planetę i otwieramy mapę, tak jakbyśmy chcieli skanować surowce, nie? I teraz, jeżeli sobie klikniecie w jakiekolwiek miejsce, no, akurat trafiłem na ocean. Weźmy tutaj. I macie informację. Las liściasty zbadany w 70%. To znaczy, że jeszcze coś tam jest do znalezienia. Może się okazać, że biom akurat, w którym byliście, będzie przebadany w 100%, więc nie ma najmniejszego sensu tam lecieć. Poczekajcie, ukryję sobie zasoby, żeby mi było łatwiej. Zamarznięte góry 63%. Las iglasty, góry 85%. Także będę musiał po prostu polecieć do tego konkretnego biomu i w nim poszukiwać. Jeżeli biom,
którym jesteście, ma 100%, no to nic więcej już tam nie znajdziecie. Dobra, wróćmy sobie na placówkę naukową, bo tam mam jeszcze do znalezienia chyba jakieś kwiatki. Nie kwiatki, zwierzaki. Także je sobie poszukam. A później zmienimy sobie biom, żeby dokończyć florę. Co zrobić, jak macie za małą ładownię statku? Nie stać was na zakup nowego, ani nie macie kasy na zbudowanie nowego statku. Wyjść generalnie jest kilka. Najłatwiejsze z nich: ukraść statek. A jak taki statek znaleźć? Pierwszym sposobem jest eksploracja planet. Ja sobie tutaj poleciałem na nieznany punkt. Okazało się, że stoi Thresher. Taki prawie, że do wzięcia. Weźmy, spróbujmy go sobie przejąć. Niestety są zazwyczaj one zabezpieczone, dlatego też wspominałem, jak ważną cechą jest rozwijanie wytrychów. Oczywiście nie jest to jakiś tam must have, ale bardzo ułatwia życie. Czekajcie, zerknę tylko, czy już raz dałem cielska, nie chciałbym tego powtórzyć. Dobra, to będzie to. Dobra, właz Threshera mamy otwarty. Jesteśmy w środku na statku. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to dotrzeć do kokpitu. Zasiadamy w fotelu pilota. No i statek jest prawie nasz. Czemu mówię prawie? Ponieważ teoretycznie pokazują nam się dwa statki, nie? Mój Frontier i Thresher, którego właśnie przejęliśmy. Z tym, że pomimo, że pokazuje, że ten statek jest mój, w momencie jak teraz sobie wstałem, wróciłem na Frontiera i odleciałem Frontierem, ten statek mi zniknął z ekwipunku. Czyli najprawdopodobniej nie zarejestrowało go jako moja własność. Tak więc niestety musimy nim wystartować. Dobrze, skoro mamy nasz statek, wypadałoby go zarejestrować. Pamiętajcie, że nie wystarczy usiąść do fotela pilota, wstać i statek już wasz będzie. Pomimo, że pokazuje go w waszym ekwipunku, to statek, jeżeli byście od razu wrócili na swój poprzedni, by po prostu wam znikł. Znajdźmy tutaj jakąś stocznię może. Dobra, skoczmy sobie do Alpha Centauri na pewniaka. Drugim sposobem zdobycia w ten sposób statku jest kradzież go piratom, ewentualnie Eclipse, tak? Oni się chyba nazywają. Po prostu zamiast z nimi walczyć, wiecie, jak macie te randomowe spotkania właśnie w tych nieznanych miejscach, dobiegacie i ląduje statek, czy tam karmazynowej floty, czy Eclipse'ów i się wysypują z niego żołdaki. Zamiast z nimi walczyć, po prostu wbiegacie na statek, jest on otwarty, nie jest zabezpieczony, tak jak ten, co teraz zdobyliśmy. Musicie wykończyć załogę na statku,
Możecie sobie spokojnie nim odlecieć, zostawiając zdziwionych piratów na jakimś księżycu czy czymkolwiek innym. Trzecim sposobem jest abordaż. Tego sposobu jeszcze nie próbowałem. Generalnie musicie mieć do tego cechę systemy celownicze, chociaż rozwiniętą na jeden punkt. Wtedy musicie najpierw rozwalić tarczę statku, później jego silniki, zbliżyć się i zacumować do tamtego statku i też wybijać załogę i go przejmujecie. Albo okradacie i zostawiacie, to już wybór należy do was. Tak samo nie da się go sprzedać z tego, co kojarzę, bez zarejestrowania, nie? Weźmy go, zarejestrujmy. No, 8000 kredytów za taki statek. Myślę, że warto, nie? Chociaż drgnijcie, gdybyśmy chcieli na przykład go sprzedać. Jest to tylko 9500, także no zarobek żaden. Mam nadzieję, że kiedyś to poprawią, no bo rejestracja statku 8000, sprzedaż 9,5 nie ma najmniejszego sensu, nie? Tak można by było się pobawić trochę w kosmicznego pirata i poprzejmować statki. W tym momencie nie ma to najmniejszego sensu i mija się z celem, bo co po niektóre pukawki sprzedacie w tej cenie. Także 300 sposoby na zdobycie w miarę taniego statku. Randomowe spotkanie na planecie. Kradzież. No nazwijmy rzeczy po imieniu, bo buchłem babce ten statek. Cywilnego statku. Drugi też jest randomowym spotkaniem. Tylko, że z piratami czy z Eklipsem i kradziesz ich statku zamiast walki naziemnej z nimi. No i trzeci to jest przejęcie statku w kosmosie po wyłączeniu jego osłon, zniszczeniu jego silników i wejściu na statek. Oczywiście są też darmowe statki z misji, to dość dobre statki, no ale wiadomo, że to z postępem misji. Ja mówię tutaj o zdobyciu statku tak w miarę bez jakichś tam większego rozwoju fabuły. Ktoś mi wyjaśni, czemu facet w samych slipach kuca koło mojego statku? Gościu, nie jest ci zimno? Ty mnie też. Dobra. Może medytuję, zostawmy go w spokoju. Dobrze, jeszcze jedna rzecz co do statków. Chcę zobaczyć, zmodyfikować swoje statki. Jeżeli byście chcieli, no tak jak Jana w tym wypadku, ponieważ mój frontierek jest znacznie lepszy od tego Crashera. Przepraszam, zmienić statek na inny, wchodzicie u jakiegokolwiek technika, na przykład w ulepszanie statków i macie wyznacz jako statek domyślny. Zaznaczacie to. Wychodzicie. No i macie. Jedyny problem jest taki z tym, przynajmniej tak mi się wydaje, bo już miałem tak dwukrotnie. O! Pięknie. Wszystko, co zostawiłem na statku, jest na nim. Czyli nie. Czyli jest ok. Ale jeżeli będziecie modyfikować statek, cokolwiek dokładać, przerabiać, ulepszać,
Niestety wszystkie z tych rzeczy, które rozmieściliście sobie tutaj, zostaną wrzucone do ładowni, nie? No, mały problem, ale upierdliwy. Słów kilka o abordażu statków. W pierwszej kolejności musicie namierzyć statek. Robicie to klawiszem E. Jeżeli macie odpowiedniego skilla, pojawia wam się nowa ikonka, tryb celowania. Teraz naciskamy R. No i mamy możliwość z altem i kursorami przełączamy się pomiędzy jego podsystemami statku. Musimy zniszczyć osłony, później silnik i wtedy możemy dokonać abordażu. Abordażu dokonujemy dokładnie tak samo. Escape'em wychodzimy jak coś. Abordażu dokonujemy dokładnie tak samo jak dokowanie. I od razu tutaj sobie też wspomnimy o dokowaniu, ponieważ jedna z pierwszych praktycznie misji każe nam zadokować do jednej ze stacji kosmicznych. Się męczyłem, próbowałem, kombinowałem. Jak widzicie, nie ma opcji zadokuj. Gra tego jakoś chyba nigdzie nie wyjaśnia, lub mi to umknęło, żeby móc zadokować do stacji kosmicznej, do statku, który chcemy przejąć, czy do jakiegokolwiek innego statku. Musimy po prostu namierzyć cel. Tak jak mówię, u mnie jest to literka E. I teraz pojawiło się nam nowe menu. Wywołaj. Ewentualnie przytrzymujemy R i dokujemy. Banalnie i dziecinnie proste. Uwierzcie mi, że sprawiło mi bardzo dużo problemu. No i wchodzimy sobie na pokład. Skoro już jesteśmy... Dam radę wam stąd pokazać? Nie dam. Skoro już jesteśmy na oku, znajduje się ono w Alpha Centauri. Misja fabularna was tam zaprowadzi też dosyć szybko, więc na spokojnie. Warto wspomnieć, że tutaj ten koleś, który stoi sobie, Wladimir, da wam najwięcej kasy za dane badawcze. Oczywiście dane badawcze za dobre pieniądze możecie sprzedać praktycznie wszędzie, ale najwięcej kasy zarobicie właśnie u niego. Także jeżeli posiadacie dane badawcze, walcie na oko i gadajcie z Wladimirem. No i jeśli chodzi o taką podstawową wiedzę, to by było z grubsza na tyle. Jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, na pewno jeszcze powstanie jakiś kolejny filmik na ten temat. A w tej chwili się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.